Policja poszukuje dwojga zaginionych suwałczan. Pierwszym poszukiwanym jest 26-letni mieszkaniec suwałk Jakub Podziewski. Młody mężczyzna, 4 listopada, skontaktował się telefonicznie z matką i poinformował ją, że wraca z Holandii, gdzie pracował. Do Polski. Od tego czasu nie odezwał się, ale i nie dotarł do domu. Rysopis zaginionego Jakuba Podziewskiego. Wzrost 175 cm, waga 65 kg, szczupła budowa ciała, włosy ciemny-blond, krótkie. Oczy zielone, twarz pociągła, uszy średnie, nos normalny, uzębienie pełne. Druga z osób zaginionych to 16-latka. Wioletta gubernat. Pod koniec października wyszła z domu i do tej pory do niego nie powróciła. Nie nawiązała również kontaktu z rodziną ani opiekunami. Opuszczając dom, Ubrana była na czarno. Jest to wysoka dziewczyna o wzroście około 170 cm w szczupłej budowie ciała. Ma ciemne włosy sięgające do ramion. Policja prosi wszystkie osoby znające miejsce pobytu zaginionych lub posiadające informacje mogące pomóc w ich odnalezieniu o kontakt standardowo na numer alarmowy 112 lub na numer 87-564-1548.